No siema, tu Pyza wraz z kolegą, z Heniem. Siema, Heniu. Dzień dobry. I nowe łowisko, nowe wyzwania, woda PZW. I Heniu, na co się nastawiamy? Na dużego leszcza. No i przede wszystkim może karpicho. Może karpicho. Lin jest ładny przede wszystkim, tak samo. No i jak słyszeliście, drodzy Państwo, wędki zarzucone. Woda PZW, nie inaczej, i wszystko w tym temacie. Jedziemy z tym koksem i zobaczymy, co nam mieszanka z Marcela, Marine, Shell, Fish przyniesie na trzecim łowisku, na trzecim wędkowaniu. Najpierw woda stowarzyszenia dawała jakieś ryby, później woda PZW no kill. Zuwi, wypuść inaczej, nie zabijaj. Przyniosła też jakieś rybki i teraz zwykła woda PZW, gdzie ryba jest przeważnie zabierana przez wędkarzy. I zobaczymy na tej mniej rybnej wodzie, co ta mieszanka od Marcela, powtórzę raz jeszcze, Marine, Shell, Fish przyniesie. Oto na tej wodzie, więc zostańcie z nami. Kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym koksem i zobaczymy, co uda się złowić, czy będziemy na zero, czy z jakąś rybką, ale to się okaże, więc zostańcie ze mną i zapraszamy. Aha. Wielki maleńc. Czerwony robak, ale zobaczymy co, nie? Leszczyk mały. No to jak mówiłem. No. Takich to ja nie chcę. Mały leszczyk. No ale zobaczcie, drodzy Państwo, nieduży leszczyk na czerwonego robaczka. I do wody. Do wody, do wody, drodzy Państwo, nie inaczej, robaczek zdechły trzeba wymienić, a rybka wraca i okej, u mnie pierwsza rybka, ale też coś drobnego, gorzej jak wejdą same me leszcze, woda PZW, to na bonusik raczej by trzeba było długo czekać. Nie nęcone, ale prawdopodobnie zobaczymy co i jak. To samo. To samo. Nawet nie podbieramy. Zobacz. Tak, Heniu mówi, śmieci weszły w łowisko. Zobacz jaki gruźlik. Zobaczcie, jeszcze mniejsze od Henia i wędkujemy. Woda PZW, więc brak gospodarza. Brak gospodarza, a pieniądze na zarybienia idą. Dokładnie. Tylko nie ma kto tego pilnować, nie ma kto gospodarzyć. Mamy tego przykład, tak Heniu powiedział, więc wędkujemy dalej i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tamten rok do tego, kurwa. Siedzi ryba. Ale znów drobny leszczyk, jak takie zaczną brać, będziemy musieli zmienić łowisko, bo sensu nie ma, drodzy widzowie. I znów jak ściki nojek, no to jest ryba. No zobaczcie, zobaczcie, drodzy. Zobaczcie co jest, co jest. To jest ryba. Więc wypuszczamy gruźlika pod leszczyka, przerzucamy zestaw, no i zobaczymy.
nawet sił nie ma pociągnąć. Takie ryby są, że nawet sił nie ma pociągnąć. Letko tam po szczytówce widzę, ale nie ma sił nawet, drodzy Państwo, pociągnąć. To widzicie, jaki rozmiar ryb. Nawet nie ma sił, będziemy cieli zaraz, ale na szczytówkę się przyglądam już teraz. Nawet nie ma siły pociągnąć. No mówię, na siły pociągnąć nie ma takie ryby. Zobaczcie. Nawet nie ma siły pociągnąć malutkiej przynęty. Przerzucamy. Jeszcze akumulatorek mi poszedł. Nie, drodzy Państwo, akumulatorek poszedł. Ryby, zobaczcie. Nie, czy coś trzeba zrobić. Najpierw wypuścimy gruźlika. I zmienię akumulatorek, baterię. Patrzcie, nawet sił nie ma, nawet sił nie ma pociągnąć. No zobaczcie, drodzy Państwo, nagrywam, Heniu. Nawet nie ma sił pociągnąć. Takie tu ryby są na PZW. Nie oszukujmy się. Biorą, ale widzicie co, nawet sił nie ma pociągnąć zestawu. No taki większy z 20 cm. Zobaczcie. Nie, to szkoda czasu. Zobaczcie, jeszcze przerzucę i jak będzie to brał, to zmieniamy łowisko, bo szkoda czasu, szkoda zdrowia, szkoda nerwów na takie, drodzy Państwo, ryby. Nawet sił nie mają pociągnąć dobrze zestawu. Tak, drodzy Państwo, tak ten zbiornik w Wilkowie wygląda, woda PZW. Tam za zakręt idzie. No ale nie dawało to dzisiaj żadnego efektu. Drobne, bardzo drobne leszczyki, więc nie było sensu siedzieć oto na tym łowisku, co tak wygląda, wilków. Więc zmieniamy łowisko, tak aby dzisiaj sobie powędkować. I zawijamy się. Macie koty akurat po drodze. Przetestujemy dalej mieszankę od Marcela, bo tutaj same drobne leszczyki mi brały. Dobra, idziemy z powrotem i jedziemy na ciekoty. Heniu jeszcze się nie rozłożył, a u mnie, drodzy Państwo, pierwsza rybka. Zmiana łowiska, tak aby sobie powędkować. No i zobaczymy tym razem, co. Rybniejsza woda to stowarzyszenia, nie komercja, bo na komercjach nie wędkuje, a to całkiem inne łowisko niż komercyjne stowarzyszenia, gdzie członkowie tego stowarzyszenia dbają o rybę. Tylko wybrańcy mogą łapać. No tak, Heniu powiedział, tylko wybrańcy. A tu Heniu jeszcze się nie rozłożył, a ja już zobacz. No bo ja widzi. Się nałapałem. Łap teraz ty. Bo widzicie, drodzy Państwo, z miłą chęcią dziką wodę wybraliśmy, ale leszczyki jak dłoń. Więc musieliśmy zmienić coś i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie. Jeszcze nie wiem co. Okej, ale holujemy, sztyca mniejsza. Co tam?
Nie wiem, ale karp chyba będzie. No to fajnie. Bo mi bije trochę, wiesz, chyba że jesiod mały, bo też mi ostatnio tłuk. To mogę. Od razu widzisz, ile czekałem na branie, 2 minuty. Dlatego mnie to już nie bawi. No ale wiesz, wolę to niż... Akurat widzisz, źle wybraliśmy dzisiaj łowisko i przy okazji mamy tutaj blisko z Wilkowa na Ciekoty po drodze. Tym razem Brody i Wrzeski. No, na Brody, czyli woda PZW następnym razem, bo dzisiaj już... Potężny zalew. I rybnik. I woda PZW. Tak. Karp chyba będzie, wiesz? Tak. Więc pierwsza rybka. Kwestia jeszcze wyholowania jej tak, aby nie wyrwać. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Chodzi. Śliczna sprawa. Pierwszy rzut. Piękna ryba. No nie prowadzi. Jeszcze nie jest tak do końca do... Wkładaj podbierak już. Spokojnie. Piękny sazon. Jeszcze odbił. I rybka zaliczona. Teraz ją zdjęcie zmierzymy na matę. I zobaczcie, drodzy widzowie. Czysty, drobny haczyk. I rybka 40. 98. O, poczekaj, o 100. O 40. 60 centymetrów. 60 centymetrów. Taki 60 centymetrów. Dobrze, zrobimy mu zdjęcie. A więc zdjęcie zrobione, rybka wraca do wody i nie inaczej. Okej. Jest prawdopodobnie druga ryba. Nie wiem, czy tamta. Do brzegu płynie. Prawdopodobnie do brzegu idzie. Nie wiem, czy tamta się pierwsza nagrała, dlatego że bateria siadła. Bateria mi siadła, ale zobaczymy. Wybiera. Więc trzymamy rybkę. Niech się zmęczy. Pierwszy 60 cm karp pełnouski. Już pomaga. No i mamy drugiego.
Tam nie wiem, ale chyba się tam to haniu nie nagrało na początku, jak wypuszczamy, bo pyknęła bateria. A coś mówiłeś. No, no. To nic, więc będzie ten. Wiesz, wracaliśmy. Zmieniłeś baterię? Tak, tak. Nagrywa się, zobacz. Tak, nagrywa się. Dobra. I mamy drugiego. Też karp chyba, wiesz? Tak, bo to jeszcze inaczej pracuje. Więc pomału. Haniu jeszcze nie zarzucił wędek. Nie było kiedy. Nie było kiedy. Robił mi zdjęcie. Z tamtej strony może go weźmiemy. Jak uważasz, jak ci wygodnie. Chodź, weźmiemy go z tej strony, bo jeszcze wędki nie zarzuciłeś. To zobaczymy, co to jest. Tu jest przy brzegu. Już, tu jest, tu prowadzę ci go, tu jest. Ten sam rok. Shimano pracuje wraz z Kowrotkiem. Ten sam rok. Zanęta od Marcela Marine. Shell, fish, skorupiaki. Teraz z drugiej strony jest, na lewo. Chodzi. Z tamtej strony teraz. Chodź, Haniu, tutaj. No, co zrobię? Nie chcę jej pyska rozwalić. To na tym, że polega, nie? Tak, no bo szkoda ryż. Żeby go nie uszkodzić. Tylko ja muszę mieć... A mam małe haki, wiesz, nie chcę na siłę. Nie musimy iść dalej, przecież nie będę przeprowadzał, chodź. Bo szkoda ryby, a i tak ryba wraca do wody, to... Tu jest już. Uważaj, we mnie idziesz. Nie widzę, no widzisz. No daj już. Ten jest królewski. Jeszcze wybiera. Zobaczcie, jeszcze walczy o życie. Ładny jest, tak samo. Spokojnie, męczy się. I tak. Dobra jest ta mieszanka od Marcela, wiesz? Skorupiaki, spróbuję, nie? Spróbuję. Ale widzisz, no, tam leszczyki, leszczy na PZW, leszczyki za leszczykiem. A tutaj od razu jakieś fajniejsze ryby na marinę. Shell, fish. Skorupiaki, którą testuję. Jedziemy z drugą stronę znów. No dobrze, jesteś. No wiesz, delikatny zestaw. Nie, to trzeba wymęczyć po prostu. No to nie karpiówka, nie ciężkie zestawy. Idziemy tam. Już tu go weźmiemy. Z tej strony go podbierzemy. Już wkładaj podbierak. Ja już się go naprowadzam. Tu masz go. Jeszcze wybiera. To jest królewski. Walczy o życie, jak to się mówi, drodzy państwo. Małe haczyki, 14 haczyk. Już jest na. Hamulec dobrze ustawiony.
Już złapał powietrze, jest nasz. Jest? No i o to chodzi. I to jest królewski właśnie. Do góry na matę. Piękny. Piękna druga ryba. Drodzy Państwo, dobry. Fotka. I zobaczcie, drodzy Państwo, czysty karp. Akurat nie jest nierwany, nie zniszczony. Drodzy Państwo, fotka i rybka. Należycie pana wiedzieć tutaj, no to słuchaj. Należycie do źródła. Tak. Oczywiście. Chcę pan mi pokazać, pan należy. Drodzy Państwo, taki bydlaczek, weź Heniu, zmierzymy go pod bierak. Już zabieramy. O 40. 105, to ma... 106. 106? Masz, zobacz, no zobacz, 107. No to 67 cm. 67. 67. I zaraz rybka pójdzie, się ją zważymy. Jest już wytarowane. 4 kilo podejrzewam. 5,5. 5,5 kilo. No piękny. 5,5. Piękna ryba. Zobaczcie, drodzy Państwo, tarowane było. I do podbieraka, i do wody. Nie, nie, z kosza. Z kosza? Z kosza. I tak, jeszcze znaczy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Więc, drodzy Państwo, no, niech rośnie dużo. Niech rośnie. 5,5 kilo. Na skorupiaki. Na soszetkę. Jest. Pięknie. Pięknie po prostu w pytkę. Tak, Heniu w końcu. Chłopak zrzucił sobie wędkę, nie? Bo cały czas mi robi zdjęcie, podbiera rybę i se zarzucił wędkę jedną. Bo po jednej wędkujemy jak zwykle. Jedna wędka, tkająca szczytówka. I to daje radę na tym łowisku. Jakiś pan przyszedł z przodu, teraz zobaczymy, porównamy, co on złowi. Ja jestem tu trzeci raz, to już mniej więcej wiem, gdzie rzucać, na jaką odległość rzucać, mniej więcej na jaką przynętę. No i zobaczymy. Kwestią jest tylko poznanie łowiska. Jakbym był stałym bywalcem, to bym rozpracował to łowisko wzdłuż i wszerz, jak to się mówi. No i stopniowo, czym tu przyjeżdżam, tym lepsze są efekty, ale też przynęta, mieszanka też daje radę. Więc wędkujemy. Ale już się ociepliło trochę. Tak, ciepło. Już mi jest ciepło, bo w krótkich spodenkach. Nie wziąłem długich spodni. Z rana trochę zmarzłem tam na Wilkowie. Przy połowie tych leszczyków. Co rzut. Co rzut był leszczyk. Nawet nie dała, do przynęty duża ryba nie miała szans popłynąć, nie? No nie. Tyle tego drobiu było, więc zmiana łowiska, a że zbiornik w Ciekotach, który teraz wędkujemy, jest po drodze niedaleko. Niedaleko rzut beretem, jak to się mówi. Więc odwiedziliśmy tu, aby już dokończyć film. No i warto było. Dwa brania, dwie ryby. I to ładne ryby, jak widzieliście do tej pory na moim filmie. Więc jeszcze raz wędkujemy. Zobaczymy, co trochę później przyniesie nam ta mieszanka, przynęta na tym łowisku. Więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest w pytkę.
Jeszcze trochę zostawimy na następny raz. Tak mówię, tamta część z ostatniego wypadu mi zostało, więc zamroziłem. I teraz resztka już kilowego opakowania z Marcela Marine Shell Fish, skorupiaki. Zrobimy jeszcze trochę. I tak się to prezentuje, więc namaczamy mieszankę. Dzisiaj dam aromat liquid na leszcza, karpia, płoć, ale w szczególności to jest na leszcza i z tym zapachem teraz będę chciał spróbować mieszanki, więc dodamy. Dobrze, to obstawimy. Pomalutku. Dobrze, jak w międzyczasie nam sobie pije, a traktor płyn z wodą. Skorupiaki typowo leszczowa teraz. Tylko dodam jeszcze pieczywa fluo. Pieczywo fluo, ale to dodamy na samym końcu. Przetrzemy. No i czekamy na kolejne ryby. Pilujemy wędki. Ok. No i zobaczymy, co jeszcze się skusi. Drugi raz trochę wyziemują, nie za dużo. Pięknie, pięknie pachnie. Ostatnio z aromatem skarpia ją przygotowałem, a teraz na leszcza z aromatem. I zobaczymy dalej, co nam przyniesie ta mieszanka. Ok, odstawimy, niech odpocznie, dochodzi, wypija zawartość płynów, a my czekamy na kolejną rybkę. Więc miejsce klipowane do klipa. Ok. Stawiamy. I wszystko w temacie i czekamy na kolejne wskazanie, kolejną rybkę. No liczymy na coś jeszcze fajnego. Tak, masz? Uchenia, pierwsza rybka. Rekordowa. Zobaczcie. Ładna rybka, śliczna. Zobaczcie. Piękna. Zobaczcie, widzowie. Welonka. Śliczna. Na moją przynętę. No. Wypuszczamy rybkę. Nie inaczej. Wypinacz ci da. Nie chcę. Zobaczcie. Jaka piękna. Śliczna rybka. Śliczna. Płyń. Po kogoś poważnego. I Heniu też nie jest na zero na tym łowisku drugim. I wędkujemy. Wędkujemy, pilnujemy. I jest jakaś zabawa. Jeszcze ich
chodzi. Deszcz pada, trzeba za mną to przykryć, aby nie mokła już. Jakieś pociągnięcie, ale to ma jechać. No i wędkujemy. Tak, mieszanka z pieczywem fluo wygląda, jest odpowiednia do dzisiejszego wędkowania. Ok, dałem pieczywa fluo, zobaczymy, czy to pomoże w braniach. Zawsze to coś będzie się unosiło. Ok, ale brudna woda jest, to kolor nie daje rady, ale zawsze to coś będzie się odrywało od zanęty, od dna, od podajnika. I tak tą mieszankę skomponowałem do dalszego wędkowania. Coś jest, ale niedużego. Prawdopodobnie zobaczymy. Parasol rozłożyłem. Leszcz. Mamy leszcza, więc podbierzemy go. Zaliczona, drodzy Państwo, ładny leszczyk. O, to już taki, zobaczcie, leszczyk. Więc, drodzy Państwo, żeby 49. I oto taka rybka, która cieszy. Takiego pana Lesia. Jakby takie brały, to nikt nie czuje. 49 cm. Wypuszczamy. Ok. Pieczywo fluo i mieszanka dała nam takiego osobnika. Zobaczcie, henia, rybka złota na czerwone robaki się skusiła, więc odczepiamy śliska jak sam byk. Odczepiamy rybkę. Popuść mi żółkę. I ta taka rybka, zobaczcie, odpływa. Ok. Przepraszam. A więc Heniu ma pięknego leszcza. Ja myślałem, że to z daleka wygląda mi na środku. I to ładny leszcz. No widzisz, to jest, mówiłem ci, na Damblesa. Widzicie? Nie jest to pięknie, ale... Ale tańczy, a pies ma porozrywanie. Ale jeszcze tarło. Zobaczcie, Damblesik mój. To jest dobra przynęta, nie? Dobra.
Dobra. I karpia zapałem teraz tego zapałem. I karpia niedużego. Na tym sam. Ostry jest. Na tym sam, no. Ja ci dam wypinacz, poczekaj. Poczekaj. To paznokci nie mam, ale ja ci dam wypinacz. Dam radę. Masz. I zobaczcie. Bardzo jakiś skierszowany, pokierszowany cały. No. Taki Henio. Lesio. Jeszcze się nie wytarł jeszcze. No jeszcze się nie wytarł. Zobaczcie, wysypka tarłowa. Ale ładny, ładny. Więc Henio miał takiego. Jak objąłeś karpia? Takiego z 1,5 kg? No większy nie wiem. No i leszcza na jedną tą tego damblesika, który wędkujemy. Odpływaj. I widzicie, tak to leci. A więc przerzucamy zestawy, Heniu. Ja cały czas systematycznie w miejsce nęcone do klipa i wędkujemy. Czekamy. Drodzy Państwo, na jakąś fajną rybkę. Jeszcze cały czas pada. Ale wędkujemy co jakiś czas. Bączek, czyli karaś. Nieduży karpik. No ale czekamy na te większe ryby. Większe. Z tego łowiska. Więc wędkujemy dalej. Wybarwiony ładnie, nie? Piękny. Co? Zobacz. Ale śliskie one są, że... No. Dobra, i poszła, i tak miała pójść. No i dobrze. Bo i tak ryby wypuszczamy. Ale piękna była. I spadła. Śliskie te ryby, jeszcze deszcz pada, to w rękę wziąć. Ale... Widzicie przynętę. Heniuś ode mnie wstrzelił się, zanęta też daje radę. Heniu, ale powiedz tak uczciwie, tak. Na twoją zanętę, na pinkę, co ci dzisiaj brało? Tutaj. Płotki. Na zanętę twoją i na pinkę płotki. Płotki i tego jednego Japońca. Japońca. A teraz na moją zanętę i... No łapie lepsze ryby. No trochę większe, nie? Bo i karpik się trafił. No, leszczyk. Leszczyk. No i ciut większe biorą, nie? Większe, no i częściej... I częściej brania. Częściej brania są. No. Zanęta jest dobra. Dobra zanęta. Zanęta dobra, tak Heniu powiedział. No przynęta przede wszystkim. Przynętą też trafił się. No i widzicie, że od Marcela teraz razem z kolegą testujemy, więc efekty są trochę inne. Ja wszystkich też swoich ryb nie pokazuję, najfajniejsze tylko, czyli leszcz, dwa karpie na mieszankę. No i zobaczymy, co Heniu jeszcze uda mu się na koszyczek trafić, na tą zanętę, marlinę, shell, fish, skorupiaki. Ale chłopak szczerze powiedział, no i zresztą widzieliście, tego karpia nie nagrałem wcześniej, ale też był taki... To 1,5-2 kg może i wędkujemy. Ok. Drodzy widzowie, widzisz, mówiłem, że cukiereczki dają radę. Załóż kolor żółty. Czekaj, dam ci wypinę. Już, załóż kolor żółty, to kolor wypinacz. Po co, jak już jest odpięty? No, po to są wypinacze. No i zobaczcie, drodzy widzowie, i znów ładny Lesio na pyzową zanętę, którą testuję, oraz cukiereczka, a nie na jego zanętę i pinkę brałem u płotki. Ok, jest pytka. No widzisz, co przynęta daje i zanęta? Oj. Nie rzucaj tylko tego do siatki. Okej. Okej. Zobaczcie, pyzowa przynęta,
Wypinacz? Wypinacz, no. I zobaczcie, jaki ładny lesio na zanętę od Marcela. Nie widzisz. Dobry towar to jest, Heniu, podstawa. Wiadomo, nie? A to nie, tłukłeś te płotki, tłukłeś. No tłukłeś, nie tłukłeś. No, tłukłem, bo próbowałem. Próbowałem na to, na to, na to i tyle. Zobaczcie. Taki lesio. Wraca. Okej. Okay. No i na tym kończymy, drodzy widzowie. Pora obiadowa, ja już się zwinęłem. Czas jechać. I tak to leciało. Heniu, coś od ciebie, jakieś słówka? Jak to dzisiaj wyglądało? Pojechaliśmy z rana i co? Jak to się przedstawiało? Przedstawiało się tak, że pierwszy strzał był pusty. To znaczy, mówię o Wilkowie. Nieudany wyjazd. Nie. Tutaj faktycznie jakbyśmy przyjechali z samego rana, na pewno byśmy połapali. A tam ten czas, co żeśmy poświęcili tam. Na tych małych leszczach. Tak jest. To tutaj byśmy mieli faktycznie dużą rybę, bo z rana piękna ryba była. No, od razu na wejściu dwa ładne karpie. Dokładnie. Coś się tam działo na tą mieszankę z Marcela, Marlinę. W każdym razie trafiona przynęta i zanęta. Zanęta trafiona i przynęta. Tak, widzisz, już siebie płotki ci brał, wziąłeś moją. No tak, ale no, ja kombinowałem po prostu. Ja kombinowałem, tak. Bo ja tu dużo połapałem amurów właśnie, tak, na białe robaki. No a tu widzisz jednak... No, to, no niestety, nie dało. Przestawiły się ryby, no, i trzeba było się dopasować przynętą, zanętą. Dokładnie. Wtedy dopiero ci większe leszcze weszły. No większe, no nie większe. No, no ale już takie, wiesz, fajne. Leszcze, karpia, przecież no, jesiotra. No, to trochę połowiłeś. No i nie narzekam, nie narzekam. No i tak, drodzy Państwo, to leciało, jak widzieliście. Ja już się zwijam. Nie będzie rybki na pożegnanie, ale i tak dzisiaj połowiłem tymi karpiami, co na zdjęciach, co widzieliście. Część ryb nie nagrywałem, nie było sensu. No i tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I do następnego. Siema, by zaraz wraz z Hengiem. Siema. Okej. Okay. Okej. Okay.